Proces Dipsa Browna wciąż trwa. Proszę usiąść. Oskarżony, proszę wstać. Czy przysięgli uzgodnili werdykt? Tak, wysoki sądzie. Przysięgli uznali, że oskarżony jest niewinny. Oskarżony jest wolny. Jesteś najlepszym adwokatem. Mam szczęście. Owszem, ogromne. Carlton Root znowu tego dokonał. Wszyscy, których broni, odchodzą wolni. Kilku świadków oskarżenia zginęło przed złożeniem zeznań, ale teoretycznie Dibs Brown miał uczciwy proces. Wszyscy wiedzą, że jest winny. Zwłaszcza as nowojorskiej policji, porucznik Fernack. Dlaczego interesujesz się sprawą Browna? Interesuje mnie samo prawo, jego łamanie. Fascynują mnie luki prawne, przez które adwokaci tacy jak Rudd wyciągają zbrodniarzy. Co to za żartowniś? Pan Gilroy, zastępca prokuratora okręgowego, a ten człowiek uważa, że prawo wymyślono dla jego rozrywki i kiedyś umrze ze śmiechu. Simon Templer. Święty. W roli głównej Roger Moore. Element niepewności. Widać światło. Ktoś tam jest. Spokojnie, to sprzątaczka. Poczekam, aż odejdzie i podjadę bliżej. Tam. Kazałem ustawić beczki z naftą. Jest tu pochyła podłoga. Rozwiń ląd. To pan, panie Sholto? Panie Sholto. Zapalaj. Szybciej. Zamknij się, jeśli ci życie miłe. Ratunku!
Zaraz wybuchnie. Jeszcze chwila. Stać. Pod ścianę. Wyżej ręce. Pośpiesz się. Szybciej. Ratunku, wypuśćcie mnie. Dzień dobry, Joe. Już ósma? Kto to? Nazywa się Yarrow. Wyciągnęliśmy ją z płonącego magazynu. Zawiadom porucznika, gdy się ocknie. Bywaj. Policja obudziła mnie o 3 nad ranem. Jestem ubezpieczony, więc nic nie stracę. Żal mi, biedaczki. Policjant próbował ją uratować. Wiesz? Co takiego? Agnes Yarrow żyje. Jest w stanie krytycznym. A jeśli się ocknie? Wiesz, dlaczego ja mam kupę forsy, a ty nie? Bo zachowuję spokój. Jeśli ta Yarrow zacznie gadać, wszystkiemu zaprzeczę. Gliniarz nie żyje, to morderstwo i podpalenie. Nic nam nie grozi. Carlton Root się tym zajmie. Tak myślisz? Ja to wiem. Słyszy pani? Jestem z policji. Proszę opowiedzieć o pożarze. Zapomniałam portmonetki. Wróciłam. Zobaczyłam wóz pana Sholto. Sprawdź to. Widziała pani pana Sholto? Poznałam go. Był sam? Pan Sholto był sam? Wystarczy. Doktor powiedział 2 minuty. Zostań z nią. Biuro porucznika Fernaka. Pojechał do szpitala. Przekażę. Już wrócił. Drogówka. Fernak.
Ta Yarrow twierdzi, że widziała wóz Sholto. Numer się zgadza. Czeka pan na Hammond. Po co? W sprawie pożaru. Poproś. Kiedy dostanę raport od strażaków? Jak najszybciej. Panie poruczniku? Proszę wejść. Niech pani spocznie. Agent śledczy do spraw odszkodowań? Nie wygląda pani na agenta. Pańskiej odznaki też nie widać. Czym mogę służyć? Prowadzi pan sprawę Sholta. I co z tego? Pan Sholto ma polisę naszej firmy. Naprawdę? Nastąpił ciekawy zbieg okoliczności. Co pani powie? Od 5 lat Sholto jest właścicielem magazynu. Pewna korporacja chce kupić działkę. Bez budynku? Jednym z warunków umowy było jego zburzenie. Co dalej? Miesiąc temu Sholto ubezpieczył budynek na $200,000. Spłonął jak na zamówienie. Sholto zaoszczędzi na wyburzeniu i zarobi 200,000. O ile nie dowiodę, że jest podpalaczem. Popełnił wiele zbrodni, ale nie mogliśmy go oskarżyć. Teraz miał motyw. Tak sądzę. Wie pani, że widziano go tam? Nie. Kto go widział? Niejaka Yarrow. Zidentyfikowała jego wóz. Zajęliśmy go. Nafta? Dziękuję. W magazynie Sholta było pełno nafty. Chyba będziemy mogli go oskarżyć. Tracisz czas, Fernak. Nie zbliżałem się do magazynu. Mam nakaz aresztowania. Idziemy. Tylko bez szarpania. To rób, co ci każę. Mój adwokat wyciągnie mnie i załatwi wyrok uniewinniający. A kto jest tym cudotwórcą? Carlton Root. Nie przewiduję problemów, tylko bądź szczery. Sam podpaliłeś? Jestem twoim adwokatem, więc mów prawdę. Nikt nie wykorzysta tego przeciw tobie. Podpaliłeś? Tak. Bez pomocy? Był ze mną Willis Burnham. Mów dalej. Agnes Yarrow u nas sprząta. Wyszła. Musiała czegoś zapomnieć, bo wróciła. I przyłapała was? Tak. I co? Byliśmy zdesperowani. To mnie nie interesuje, co zrobiliście. Nie mogliśmy jej puścić. Ogłuszyłeś ją? Tak. Przyjrzała ci się? Chyba tak. Rozpoznacie? Nie wiem, było ciemno. Co z gliniarzem? Nie mam pojęcia. Chyba usłyszał wołanie Agnes i próbował ją ratować. To prawda. Daję słowo. Nie przysięgaj. A więc ta Yarrow jest jedynym świadkiem. Właśnie. Leży w szpitalu. Może coś by jej się przytrafiło? Trudno będzie uzyskać uniewinnienie. Nie pogarszaj sytuacji. Wiedziałam, że to cię zainteresuje. Proces Sholta zacznie się za 6 tygodni, a broni go Carlton Root. Znasz go? Widziałem go w akcji. Wywołuje mdłości. Dlaczego? Stał się legendą. Stosuje sztuczki, aby wyciągnąć kryminalistę z więzienia. Miesza w głowie świadkom. Oddałbym prawą rękę, aby wyrzucili go z palestry. Wyciągnie Sholta?
Nie wątpię. Jak? Pozbędzie się Agnes Yarrow. Zabije ją? W jego procesach już ginęli świadkowie. Leży w szpitalu, jest tam pełno ludzi. Kiedy wychodzi? Za 2 tygodnie. Gdzie mieszka? W Greenwich Village. Mam jej adres. Mieszka sama? O ile wiem, tak. Namówmy ją, aby przeniosła się do mnie. Pojedźmy do szpitala. Pan Templer pyta, czy zatrzyma się pani u niego. Dlaczego? Tylko pani może zidentyfikować podpalaczy. To niemożliwe. Dlaczego? Miss Yarrow, why not? Jestem ślepa. Kiedy się ocknęłam, było gorąco. Spod drzwi wydobywał się dym. Waliłam w nie, krzyczałam. Zemdlałam i obudziłam się w szpitalu. Zaatakował panią oskarżony? Sprzeciw. Weźmy pod uwagę stan zdrowia świadka. Pani może wierzyć, że widziała Josepha Sholto, ale go nie zidentyfikuje, ponieważ nie widzi. Sprzeciw podtrzymany. Inaczej sformułuję pytanie. Jest pani pewna, że zaatakował panią Josepha Sholto? Tak. Widziała go pani, rozpoznała jego głos i samochód? Tak. Dziękuję. Świadek jest pański. Chciałbym później przepytać świadka. Najpierw przedstawię świadka obrony. Zgoda. Oskarżenie zaczeka. Może pani odejść. Obrona chce się zwrócić do ławy przysięgłych z prośbą o uniewinnienie oskarżonego. Oskarżenie oparło sprawę na zeznaniach jednego świadka, który nie może zidentyfikować oskarżonego. Odmawiam. Proszę wezwać swojego świadka. Wzywamy pana Willisa Burnhama. Doskonale sobie poradziłaś. Jak nam idzie? Załatwimy go dzięki zeznaniom twoim i Agnes. Jesteś pewny? Tak sądzę. Proszę usiąść. Jak się pan nazywa? Willis Burnham. Czym się pan zajmuje? Pracuję w firmie eksportowej pana Sholto. Co pan robił wieczorem 5 października? Grałem w karty z panem Sholto. Gdzie? U niego w domu. O której pan tam przyjechał? O 9. Skąd pan wie? Poszliśmy do restauracji. Potem pojechaliśmy do jego domu w Brooklynie. Kiedy skręcaliśmy na podjazd, w radiu zaczęły się wiadomości. Czy ktoś mu uwierzy? Kupią to. Spojrzałem na zegarek, powiedziałem, że jest późno. Pan Sholto odwiózł mnie. Graliście cały wieczór? Tak. Czy między 9 wieczorem a 2 nad ranem opuszczał pan dom pana Sholto? Nie. A może pan Sholto wychodził? Nie. Cały wieczór spędzili panowie w domu pana Sholto? Tak. Świadek jest pański. 5 godzin grał pan w karty, zgadza się? Tak. W co panowie grali? Słucham? W jaką grę? W remika. Zawahał się pan. Nie mogłem sobie przypomnieć. Wygrał pan? Nie, przegrałem. Dużo? Nie pamiętam. Naprawdę? Pamięta pan kolację, jazdę do domu pana Sholto i wieczorne wiadomości, a nie pamięta pan, ile przegrał? Tylko kilka dolarów.
Długo zna pan pana Sholto? 15 lat. Jest pana przyjacielem? I pracodawcą? Ile pan zarabia? $175 tygodniowo. To dużo. Ma pan inne źródło dochodów? Sprzeciw. Rzuca cień na charakter świadka. Podtrzymuję. Inaczej sformułuję pytanie. Czy jest pan zależny finansowo od pana Sholto? Sprzeciw, ta sama podstawa. Nie chcę źle nastawić przysięgłych. Na ich ocenę nie może wpłynąć to, u kogo świadek pracuje. Powinniśmy jednak wiedzieć, czy świadek jest zależny finansowo od oskarżonego, w którego obronie zeznaje. To ważne, sprzeciw odrzucony. Pańska przyjaźń z panem Sholto może mieć wpływ na ocenę zeznań. Czy jest pan zależny finansowo od pana Sholto? Tak. Za pensję odwdzięcza się pan lojalnością? Staram się jak mogę. Robi pan, co panu każe? Tak. Dotyczy to też przestępstw? Sprzeciw, to niewłaściwe. Podtrzymuję. Ostatnie pytanie zostanie usunięte z protokołu. Proszę nie zadawać podobnych pytań. Wycofuję je. Ława przysięgłych wie, iż świadek obrony jest zależny finansowo od oskarżonego. Nie mam więcej pytań. Może pan odejść. Mogę przesłuchać Agnes Yarrow? Wzywam Agnes Yarrow. Czy przed utratą wzroku nosiła pani okulary? Tak. Cały czas? Nie, tylko do czytania i w pracy. Do odkurzania biurek i mycia podłóg? Tak. A na ulicy? Nie. Czy po powrocie do magazynu zobaczyła pani zaparkowany samochód? Tak. Miała wtedy pani okulary? Nie. Jaki jest kolor samochodu pana Sholto? Czerwony. Zobaczyła to pani? Tak. Po ciemku, bez okularów? Tak. Czy w marcu 56 badał panią dr Cuthwaite? Tak. Stwierdził, że cierpi pani na daltonizm, czyli nie odróżnia pani kolorów. Zgadza się? Tak. Mam tu kopię wpisu rejestracyjnego samochodu pana Sholto. Zawiera dane o tym wozie. Znaje pani? Tak, znam. Naprawdę? Tak. Nie widziała pani tego wpisu? Oczywiście, że nie. Skąd pani wie, co w nim jest? Porucznik Fernack skonfiskował wóz pana Sholto, a kiedy pan Gilroy przygotowywał się do rozprawy, powiedział pani? Tak. Mój kolega jest wybitnym prokuratorem. Niezwykle uczciwie przygotowuje się do procesu. Powiedział pani, jaki kolor ma wóz pana Sholto? Wiedziałam, że jest czerwony albo zielony. A on pani wyjaśnił? Tak, bo nie byłam pewna. Podał również numer rejestracyjny. Sprzeciw. Wycofuję pytanie. Prześledźmy przebieg wydarzeń. Gdy pani zobaczyła samochód, nie miała pani okularów? Już mówiłam, że nie. Weszła pani do magazynu? Tak. Paliło się światło? Nie. Panowała ciemność? Poza światłem latarki. Stanęła pani w drzwiach i światło latarki padało pani na twarz? Tak. Nie widziała pani, kto ją trzyma? Nie, bo świecił mi w oczy. Nie widziała pani wnętrza magazynu? Widziałam dość, by poznać pana Sholto. Zeznała pani, że zawołała: to pan, panie Sholto? Tak. A więc nie była pani pewna. Widziałam jego wóz.
Wiedziałam, że to on. Założyła pani, że to on. A któżby inny? Mógł wejść każdy. Wiem, że to był pan Sholto. Zawołała pani to pan, panie Sholto? Odwróciła się i pobiegła do drzwi. Tak. Dlaczego uciekała pani przed panem Sholto? Ze strachu. A wcześniej bała się pani pana Sholto? Nie, ale nie była pani pewna, czy to on. Wiem, że to był pan Sholto. Była pani odwrócona plecami do napastnika? Tak. Nie patrzyła pani na niego? Nie dokładnie. Była pani odwrócona plecami? Tak. Ten człowiek chwycił panią i zaczął ciągnąć do biura? Tak. Ani razu nie spojrzała mu pani prosto w twarz. To wydarzyło się tak szybko. Była pani przerażona. Oczywiście. Zdezorientowana? Wiem, że to był pan Sholto. Zeznaję pani pod przysięgą. Widziała pani twarz pana Sholto w świetle? Nie. Nie może pani przysiąc, że napastnikiem był pan Sholto. Nie. Wiem, że to był pan Sholto. Poznałam go po głosie. Dziś też rozpoznałam jego głos. Uznamy jako dowód wynik testu, który nas upewni, że upośledzony fizycznie świadek może zidentyfikować głos oskarżonego. Przygotujemy taki test. Prosimy o odroczenie rozprawy do poniedziałku. Panie Gilroy? Nie wnoszę sprzeciwu. Rozprawę wznowimy w poniedziałek. Zamknij się, jeśli ci życie miłe. Załapałeś? Chyba tak. To pestka. Możesz pożyczyć magnetofon. Dobrze ci zapłacimy. Zeznała pani, że 5 października usłyszała pani męski głos. Tak. Ten mężczyzna powiedział, jeśli ci życie miłe, zamknij się. Tak. Zeznała pani, że był to głos pana Sholto i że go pani rozpozna. Wszędzie go poznam. Usłyszy pani te same słowa, które usłyszała pani w magazynie. Wypowie je kilka osób. Jedną z nich będzie pan Sholto. Jest pani gotowa? Tak. Zamknij się, jeśli ci życie miłe. Usłyszy pani ponownie ten głos. Gotowa? Proszę. Zamknij się, jeśli ci życie miłe. To ten głos pani słyszała? Tak. Jest pani pewna? Absolutnie. Jeśli usłyszę jakiś szmer, każę opróżnić salę. Jeszcze raz. Zamknij się, jeśli ci życie miłe. To ten głos? Wszystkie brzmią podobnie. Mówiła pani, że rozpozna ten głos. Jeszcze jedna szansa. Ten sam głos. To ten, jestem pewna. Naprawdę? Tak. Oto następny głos. To ten głos pani słyszała? Nie wiem. Nie. Jest pani pewna?
Dlaczego pani nie przyzna, że się myliła? Bo to by oznaczało, że myliła się pani we wszystkim? Zgodziliśmy się na test, nie na tortury. Dam pani Yarrow jeszcze jedną szansę. Zamknij się, jeśli ci życie miłe. Pytam ostatni raz. To ten głos pani słyszała? Miała go pani wszędzie rozpoznać. Brzmią tak podobnie, że nie jestem pewna. Niczego nie jest pani pewna. Nie rozpoznała pani ani pana Sholto, ani jego głosu. Chyba się pomyliłam. Może myliłam się we wszystkim. Nie wiem. Przepraszam. Proszę, zostawcie mnie w spokoju. Kolejny triumf Carltona Ruda. Nie miej wyrzutów sumienia, starałeś się. To za mało. Nie wystarczyło na Ruda. Dziś przemawia do Rady Adwokackiej. Będzie mówił o pracy na sali sądowej. Możesz go posłuchać w radiu. Posłucham. Może ten gliniarz rzeczywiście chciał uratować Agnes. Wierzysz w to? Nie. Ja też nie. Liczy się tylko to, że sprawa jest zamknięta. Może dla ciebie, ale nie dla mnie. Nie wścibiaj nosa w nie swoje sprawy. Mój nos jest za krótki. To zaciekawi czytelników. Wspomnienia sławnego adwokata o najważniejszych procesach. Jaki nosiłaby tytuł? Życie Carltona Ruda, opisane przez Thomas Simonsa? Potrzebuję nie chwały autora, tylko połowy honorarium. Pan zyska sławę, a ja chlebek. Pieniądze. Jeśli jest pan zainteresowany, pomówię z wydawcą. Przemyślę to. Oto moja wizytówka. Wystarczą 2 tygodnie. Da mi pan akta i krótko je omówi. Maszynopis dostanie pan do oceny. Zastanawiam się. Czekam na wieści. Nie martwi się pan, że pańscy klienci uznają, że pan im zagraża? O czym pan mówi? Musi pan mieć poufne informacje o Sholto czy Brownie, które uszczęśliwiłyby policję. Co z tego? Nie boi się pan? Czego? Że pana zabiją. Zabiją? Powinien się pan zabezpieczyć. Na przykład przygotować listę najbardziej kłopotliwych osób, ukryć ją z poleceniem dostarczenia policji w razie, gdyby pan zszedł z tego świata i rozpuścić o tym wieści. Zadziwia mnie pańska troska. Chcę mieć pewność, że dokończymy książkę. Do widzenia. Mam nadzieję. Służenie szlachetnej idei sprawiedliwości jest świętym obowiązkiem każdego, nawet najskromniejszego prawnika. Jest świętym obowiązkiem każdego, nawet najskromniejszego prawnika. Jesteś świetny. Niewiarygodny. Słuchałem go przez godzinę.
A więc tak Rud to zrobił. Teraz mu się odwdzięczymy. Jeszcze raz? Mówiłeś, że chcesz wyjść. Mam coś do załatwienia, zanim Rud wróci z bankietu. Spróbujmy. Gotowe. Zaczynajmy. Panie Rud, senator został przewodniczącym komisji i chce dostać Scholta. Dlaczego ja? Jest pan jego adwokatem. Pan senator będzie bardzo hojny. Mary zawiezie panią do domu, a pani porozmawia z dozorczynią i sąsiadkami. Powie pani, że zrobią pani operację i zapłaci za to sławny adwokat. Może pan na mnie liczyć. Niczego nie brakuje? Nawet w poufnych aktach? Nie ma tylko taśmy. Sądzi pani, że... Któryś z klientów mógłby... O co pan pyta? To niedorzeczne. Proszę kazać wstawić szybę. Trzy kopie moich poufnych, tajnych akt. Do wszystkich, których to może dotyczyć. Ten dokument należy przekazać dalej tylko w przypadku, gdybym umarł z innych przyczyn niż naturalne. Dotrzymywałem poufne informacje, broniąc takich klientów jak Joseph Scholto, Dibs Brown. Co to? Magnetofon. Po co? Służy do nagrywania albo odtwarzania różnych rzeczy. Próbuje mnie pan rozbawić? Chcę panu pomóc. Dlaczego? Interesuje mnie pańska kariera. Od kiedy? Od dłuższego czasu. Do rzeczy, mam mało czasu. Na to na pewno pan go poświęci. Znalazłem w kancelarii Carltona Ruda. Znalazł pan? Włamałem się. Żartuje pan. Przeciwnie. Mój klient potrzebował danych z akt Ruda. Włączyłem magnetofon, żeby sprawdzić, czy taśma zainteresuje mojego klienta, ale znalazłem coś, co zainteresuje pana. Czym się pan zajmuje? Pieniędzmi. Czym? Trzeba z czegoś żyć. Taśma jest na sprzedaż? Tak to można ująć. Włącz to pan. Panie Rud, senator został przewodniczącym komisji i chce dostać Scholto. Dlaczego ja? Jest pan jego adwokatem. Pan senator będzie bardzo hojny. Jak bardzo? Za skazanie Scholta? 100 tysięcy. Za trzech innych pańskich klientów zostanie pan prezesem Sądu Najwyższego. Interesuje to pana? Może. Byłoby to ładne uwieńczenie kariery i uwolnienie się od dawnych klientów. Scholto nie stanowi problemu. Podpalił magazyn razem z Willisem Burnhamem.
Z kim? Nie zna go pan. To taki zakuty łeb, którego Sholto trzyma dla rozrywki. Stulpysk. Sholto zabił tego gliniarza. Będzie pan współpracował z senatorem McPhersonem? Carlton Root zrobi wszystko, aby komisja do walki z przestępczością odniosła sukces. Co jest? Wystarczy jak na darmową próbkę. Włącz to. Dalej taśma jest pusta. Nie wierzę. To głos Ruda. Ostrzegałem cię, że wie za dużo. Jest więcej. Gdzie? W bezpiecznym miejscu. Chce pan znać plany Ruda? Trzeba zapłacić. Wtedy będzie pan mógł go powstrzymać. Może to fałszywka? To głos Ruda. Z głosem można zrobić różne sztuczki. Niech pan do niego zadzwoni. I co powiem? Zapytaj o włamanie. Czy coś skradziono? Niech się pan nie zdradzi. Zadzwoń. Połącz mnie z Rudem. Może pan nie dopuścić do operacji oczu Agnes Yarrow. Zidentyfikuję pana. Co takiego? Szczegóły są na drugiej taśmie. Carlton? Witaj, Joe. Jak się miewasz? Dobrze. Podobno było u ciebie włamanie. Owszem, wczoraj w nocy. Coś ukradli? Nic, poza szpulą taśmy. Skąd wiesz? Wieści szybko się rozchodzą. Do zobaczenia. Potwierdził? Tak. Mówiłem, że to gnida. Ucisz go. O co chodzi z tą sprzątaczką? Zapytajcie jej sąsiadów. Mam adres. Znam go. Dozorczyni mówi, że Yarrow zrobią operację oczu i zapłaci za nią sławny adwokat. Porozmawiaj z dozorczynią. Zapytaj też sąsiadów. Kiedy usłyszę resztę? Kiedy usłyszę szelest 10 tysięcy dolarów? Kto jest na liście? Dibs Brown i Herman. Nawet adwokatowi nie można ufać. Proszę. Uczciwa wymiana. Spadaj. Żegnam. Magnetofon na koszt firmy. Dziesięć tysięcy? To fortuna. Wszystko dla pani. Co teraz? Nie wiem. Dzwoniłeś? Owszem. Mam cynk. Każ dwóm ludziom pilnować kancelarii Ruda. Dlaczego? Co knujesz? Ja? Działam jako katalizator. Co? Obojętna substancja wywołująca reakcję między dwiema innymi. O czym mówisz? Zrób to, o co proszę. Poślij dwóch ludzi, albo jedź sam. Kumpel Sholta planuje jakieś przestępstwo. Jeśli pani Yarrow odzyska wzrok, możecie od nowa wszcząć proces. Niech prokurator oskarży Sholta o morderstwo gliniarza. W razie czego zostaje unikanie płacenia podatków. To prawda. Rozmawiałeś z dozorczynią i z sąsiadką. Agnes będzie miała operację i zapłaci za nią adwokat.
Idziemy. Witam. Miło cię widzieć. Zaraz ci przejdzie. Co to znaczy? Jak śmiesz zamykać drzwi? Co u senatora McPhersona? Kogo? Jestem zakutym łbem? O czym mówicie? Carlton Root zrobi wszystko, aby Komisja do Walki z Przestępczością odniosła sukces. No proszę. Jesteś pijany. Patrz. Tajne i poufne? Niczego przede mną nie ukrywasz? Nie masz prawa tego czytać. Kazali ci wszystko napisać? Ty nędzny, dwulicowy, zdradziecki śmieciu. Wynoście się. Słyszeliście? Jest Sholto? Otwierać. Rzuć broń. Szybko. Sholto winny. A więc to tak. Coś pana dręczy? Czuję, że miałeś coś z tym wspólnego. Przeceniasz mnie. Czy to ja zastrzeliłem Burnhama albo Ruda? Ja wysłałem tam Sholta? Wiedziałeś, że coś się wydarzy, kazałeś pilnować kancelarii. Nie wiedziałem, co się stanie, daję słowo. Ja tylko wywołałem łańcuch reakcji. Można było przewidzieć, że zło samo się zniszczy. Pójdziesz z nami na stek? Ty płacisz? Jak zawsze.